Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Ksiądz Mariusz, kapelan hospicjum. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj, Wielki Piątek. Zapraszam do rozważania, które nas w ten dzień i w tajemnicę dzisiejszego dnia wprowadzi. Dzisiejsze nagranie nie mogło powstać w innym miejscu niż tutaj, w naszej hospicyjnej kaplicy, w tym naszym domu, który tak mocno dotyka tego wymiaru, który przeżywamy dzisiaj w liturgii, cierpienia i śmierci. Cierpienie jest złem. Może bardzo często poszukujemy odpowiedzi na to pytanie, skąd, dlaczego, po co cierpienie. I dzisiaj dostajemy tę odpowiedź, dostajemy od Boga i dostajemy ją zaskakującą. Ta odpowiedź nie jest żadną teorią, nie jest filozofią, nie jest odpowiedzią na poziomie intelektualnym. Tą odpowiedzią jest obecność, jest bliskość, jest Bóg, który staje się człowiekiem, jest Bóg, który wchodzi w cierpienie, wchodzi po to, żeby Jego moc, Jego miłość, Jego życie w tym cierpieniu przeprowadzały człowieka. To jest dzisiejsza tajemnica. To przeżywamy w liturgii, wspominając to wydarzenie śmierci Jezusa Chrystusa. Bóg chce na krzyżu, który jest znakiem hańby, opuszczenia, który jest znakiem przekleństwa, dać nadzieję każdemu. Bo to cierpienie nie jest tylko cierpieniem fizycznym. Wymiarów cierpienia jest bardzo wiele i każdy może znaleźć odpowiedź na swoje cierpienie w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tę odpowiedź, w której Bóg mówi: jestem przy Tobie, jestem blisko, wchodzę z Tobą w to cierpienie. Myślę, że warto przywołać tutaj to opowiadanie o trzech młodzieńcach. Kiedy król Nabuchodonozor decyduje się Szadraka, Meszaka i Abednego wrzucić za to, że nie oddają czci obcym bogom do rozpalonego pieca. I co widzi? Czy nie wrzuciliśmy trzech młodzieńców, trzech mężów do pieca? Pyta król. Dlaczego widzę czterech? Wygląd czwartego przypomina anioła. I dzisiaj Jezus Chrystus z tymi rozpostartymi ramionami jest tym znakiem wejścia w najbardziej rozpalony piec człowieka, w największe Twoje cierpienie. Jezus Chrystus przeprowadza nas przez to cierpienie. Chce iść tam z nami. I to jest odpowiedź, którą może dawać tylko Bóg. Nie? Bo żaden człowiek dobrowolnie nie idzie na cierpienie z drugim człowiekiem. Co więcej, człowiek czasem nie jest zdolny, nawet jeśli chce, jest w jakiejś sferze współcierpienia. Bóg przychodzi, Bóg jest odpowiedzią na cierpienie w Jezusie Chrystusie. Właśnie ten krzyż Jezusa Chrystusa jest tą odpowiedzią zadziwiającą, bo jest tą odpowiedzią, która cierpienie może uczynić drogą i źródłem zbawienia. Tutaj w naszym domu to nasze doświadczenie towarzyszenia chorym niejednokrotnie pokazuje, że ta obecność Jezusa Chrystusa jest faktyczna. To jest moja taka bardzo prywatna teoria, więc nie traktujcie tego jako teorii teologicznej. Ale kiedy towarzyszę osobie odchodzącej, kiedy spotykam się ze śmiercią w ten sposób, że trzymam za rękę kogoś, kto umiera, to mam takie doświadczenie i mam takie przekonanie, że dzięki temu człowiekowi trzymam za rękę Jezusa Chrystusa, bo ufam, że tę drugą dłoń w tym momencie trzyma Chrystus. To jest doświadczenie moje z tego domu, to jest moje doświadczenie z hospicjum, bo dzisiaj, w ten dzień wielkopiątkowy, kiedy widzimy krzyż, kiedy rozpamiętujemy śmierć Chrystusa i Jego złożenie do grobu, jedyne, co nam zostaje, to nie uciekać, być,
uczyć się tej obecności wobec drugiego człowieka. Ale przede wszystkim być wdzięczny za tę obecność Boga w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu, za tę obecność, która nie omija największego cierpienia, największej tragedii, nie omija śmierci, ale może nas przez nią przeprowadzić. Dziękuję bardzo, że jesteście. Zapraszam jutro w Wielką Sobotę do rozważania, które nas wprowadzi w ten kolejny dzień, w ten następny dzień, kiedy Kościół nie celebruje Eucharystii, tak jak dzisiaj, w ten dzień czuwania przy grobie, w ten dzień ciszy, ale tej ciszy, która zwiastuje nadzieję. Bądźcie z nami. Życzę Wam naprawdę zanurzenia w tą tajemnicę miłości dzisiaj, trwając przed krzyżem i adorując krzyż i Pana Jezusa w grobie. Do zobaczenia z Bogiem.